Ostrowska. Ale ja o tym nie mówię, mówię, że kochałeś się w Ostrowskie, nie, co ma piernik do wiatraka. Nie, nie, ja byłem fanem Manamu i Kory. O, dokładnie. Wcale ci się nie dziwię. No ale ja kocham wszystkie zespoły z lat tak zwanej mojej młodości. No. Czyli co? Lady Punk, Republika, Manam, co jest? 2+1, którego ty nie lubisz! Nie lubię, nie lubię. Ale nie będziemy się cię kłócić. Dobrze. Na temat naszych gustów muzycznych. No. Moi drodzy, myślę, że nadejszła wielka pomna chwila, aby zaprosić naszego gościa, Pawła Lipskiego, nowatora. Tak, dzwonimy. Pomna. Hejka, hejka, słuchaj, tylko Paweł, hejka, hejka. Muszę zapytać męża, czy włączyłeś wideo tym razem? Tak, włączyłem, ja. Zobacz. Cześć, Paweł. Wszystko jest dobrze. Paweł, słuchaj, się bardzo cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie do naszej domówki z Moniką. Właśnie zanim się połączyliśmy teraz na Skype'ie, powiedziałam, że my się znamy, że poznaliśmy się w All Together, śpiewajmy razem, że to była fantastyczna szansa dla wielu artystów poznania się, skonfrontowania, że tak się wyrażę. No i teraz pałeczkę na chwilkę oddam moim małżonkowi, ponieważ on się bardzo przygotował również do tej rozmowy. Albyś się tutaj nie jąkaj. Nie, no słuchaj, bo ja ściągnąłem trochę twoich zdjątek, prawda? Jesteś raperem, tak? No tak, wiesz, no raczej już twierdzę, że jestem bardziej wokalistą niż raperem. No ale faktycznie jest to rapowe. To jest bardzo istotna informacja. Ale poczekaj, zaczynałeś jako raper, a na tych twoich początkowych zdjęciach, to z całym szacunkiem, ale wyglądałeś jak taki trochę szczawik, wiesz, nie taki, wiesz, koleżka z bloków, wiesz, trzy paski, BMA, wiesz, robimy to dla ziomali, nie dla kasy, yo, madafaka, nie? Ej, bo nas tutaj wypipipipipipipipają zaraz. Nie wypipają nas. Słuchaj, a tutaj, wiesz, te twoje zdjątka, no taki chłopaczek, no wiesz, no. Ale z jakim potencjałem, no? Ja miałem zawsze tak, wiesz, że jednak to budowa mojego ciała była szczupły, byłem bardzo, chyba, i tak naprawdę cały czas tak to wyglądało, no. Nie, wiesz, nie robiłem na siłę z siebie gościa, którym w sumie nie jestem, wiesz. Szacun. Nie popowałem się na siłę, żeby udowadniać komuś, że muszę wyglądać jak raper, bo takie było jakby, wiesz, założenie w Polsce, że raperem to możesz być, jak masz łysą głowę, jesteś wielki i tak. W ogóle możesz tylko nabijać. No, raczej ja się utożsamiałem z muzyką rapową, hip-hopową, która bardziej chodziło o przekaz jakiś niż bardziej o uliczną muzykę rapową, wiesz. Także bardziej skłaniałem się do techniki, jakiejś zabawy w tym rapie, coś takiego. Jak wspominasz pracę na planie filmu Blokersi w reżyserii Sławka Lawko... Boże. To jest... Zlatkowskiego. To jest w ogóle informacja dziwna w Wikipedii, bo właśnie ja nie brałem udziału w ogóle w tym filmie. Także to jest, jakiś ktoś sobie wymyślił. Ja nie brałem udziału w tym filmie w ogóle, także to nie wiem, kto to napisał. Chcieliśmy to kiedyś zedytować w tej Wikipedii, ale jak to zrobić, to do końca nie wiem już teraz. Także nieprawdziwa informacja. Ktoś ci chciał zrobić dobrze po prostu z fanów, edytorów Wikipedii i... Słuchaj, twoje tytuły piosenek Bawię się, Wrzucam na luz, jesteś po takim, ja cię prywatnie też znam, troszkę cię znam, jesteś takim optymistą, bo te same tytuły piosenek świadczą o tym, że tak naprawdę kochasz ludzi, kochasz świat, chcesz się bawić, chcesz mieć luz, peace and love, skąd jakby pomysł pomysłu na piosenki. Jak to się dzieje, bo ty też jesteś wokalistą, jesteś po pierwszego stopnia, skończyłeś szkołę muzyczną na fortepianie, czego jest, wiesz co, zazdro, straszne zazdro. I czy grasz na fortepianie, masz go w domu, czy śpiewasz sobie dla swoich dzieci, bo wiem, że masz trójkę cudownych, fantastycznych dzieciaków. Jak to właśnie jest tworzenie piosenek? I jeszcze jedno pytanie, na które chciałabym, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Co to jest hip-hopolo? Coś takiego wyczytałam też dzisiaj w internecie i proszę o ustosunkowanie się i wytłumaczenie swojej koleżance. Wiesz co, no tak kiedyś właśnie, za starych czasów, tak jak już Robert wspomniał, po tych zdjęciach nawet,
to faktycznie my byliśmy kojarzeni z jakby z takim nurtem, może nie do końca my z Blerkiem, bo jednak byliśmy z tej wytwórni rapowej i robiliśmy piosenki z tymi znanymi raperami w Polsce. Chociażby ja nagrywałem przecież z Pichem, z Mesem, z Onarem, z wieloma raperami, znanymi Boriksonem. Ale na przykład był taki moment, że pojawiło się takich wiele składów jakby mocno komercyjnych. To nie znaczy, że nie byli rapowi, tylko byli mocno komercyjni w jakichś tam rozgłośniach, w telewizji, w radio. No i oni nagle się tak pojawili znikąd, jakby dla niektórych tych raperów z podziemia. Była wytwórnia taka UMC Remika, która wydawała różne te składy. No i taką łatkę dostały niektóre zespoły, jak Mezo, nie wiem, Liber, do tej pory, który jest w muzyce. Dostali jakby łatkę tak zwanego hip-hopolowca, że to jest hip-hopolo w tamtych czasach, że to nie jest hip-hop, tylko hip-hopolo, bo to jest śpiewane, a to jest ziewne, to jest takie miłosne do radia, to nie jest hip-hop, to jest hip-hopolo. No i my z Lerkiem też mieliśmy utwór Moja Panienka. Oczywiście Panienka to był utwór całkowicie dancehallowy, to nie miał nic wspólnego z rapem, tam z muzyką, tylko miał bardziej z muzyką dancehall, czyli... Tak, to był bardziej muzyka, miała wspólnego coś jak Sean Paul, Shaggy, bardziej takie komercyjne rzeczy, ale no i też jakby tak niektórzy też twierdzili, że to jest muzyka hip-hopolowa, no bo skoro jest komercyjna, skoro jest skoczna, skoro wszyscy chcą słuchać, skoro się bawią, no to jest hip-hopolo. No i co się dzieje? Mija jakiś tam czas, wiadomo, jest 2015-16 rok i nagle się okazuje, że ci hip-hopowcy w Polsce dopiero doszli, ewoluowali do tego momentu, że teraz nagrywają taką muzykę jak my wtedy. No. Czyli byliście prekursorami, czyli po prostu wyszliście poza szereg i to jest bardzo dobra ale informacja. Ale słuchajcie, zaczęliśmy audycję twoim najnowszym numerem Bawię się, tak? A i powiedz, ale to jest numer ragatonowy. Ja to chciałam powiedzieć. Tak, to jest ragaton, tak, typowy. No wiesz, ja tą muzykę bardzo lubię, tak jakby ten klimat cały latynoamerykański we mnie siedzi od dawien dawna, ponieważ może to jest też spowodowane tym, że wiesz, tańczyłem taniec towarzyski z 8 lat. To jest informacja dla, słuchaj, twoich fanów. Wow! Ale czy twoi fani wiedzą o tym? Jednak te rytmy, wiesz, samba, cza-cza, rumba, te wszystkie rytmy latynoamerykańskie cały czas we mnie gdzieś tam drzemały. Tym bardziej, że jest to dosyć melodyjna muzyka, która od razu porywa do tańca. A ja nawet właśnie jak tworzyłem początki tego hip-hopu, stąd też jakby nazwa trochę Nowator, bo każdy jakby numer tworząc, coś miałem coś takiego, że chciałem, żeby on bujał. Denerwowało mnie to, jeżeli numer był taki, wiadomo, no też nagrywałem smutne rzeczy, jakieś takie bardziej z przekazem w tamtych czasach, no bo tak też robiłem, ale jednak zawsze mnie jarało to, jeżeli numer bujał mnie. No i tak było od samego początku, te reggaetony, dancehall'e właśnie, więc chyba przyszedł czas, no ktoś jakiś czas temu mnie zapytał, słuchaj, przecież ty Nowator tyle razy robiłeś reggaeton już dawno temu, a to jest teraz takie popularne, te hiszpańskie rytmy, czego tego nie zrobisz? Ja mówię, słuchaj, no na siłę to bez sensu, jak będę coś miał, to wtedy to wypuszczę. No i nadszedł ten moment, że wypuściliśmy reggaeton. No, czy ja się mylę, ale czy się nie mylę? Powiedz mi, ja poznaję Barcelonę tam w tle. Zgadzasz się ze mną? Tam jest troszkę Barcy? Tak, no klip nakręciliśmy w Barcelonie jeszcze przed tym wszystkim, jakby nam się udało, przed tą całą sytuacją, co teraz mamy. No dosłownie chyba, nie wiem, z miesiąc przed już były informacje, że coś tam się dzieje w Europie, ale jednak normalnie jeszcze można było polecieć. Nakręciliśmy ten teledysk, no i według mnie, no ja jestem mega zadowolony, bo jest kolorowo, jest reggaetonowo, jest buja ten teledysk, tak jak muzyka, więc jest okej. Ale słuchajcie, ale żeście się spotkaliście się, poznaliście się na planie programu All Together Now, ale potem w drodze na Maltę, gdzie mieszkamy, znalazłeś, żeście się... O, to było tak. Słuchaj, ja byłam tak... O, Paweł się ma. Zdradzę taką... Nie jest to żadna tajemnica, że jestem okropnym palaczem i siedziałam tam w akwarium na lotnisku Chopina i nagle, wiesz, jak taki karamba. Ja mówię... Jezu, ja przecież, rany boskie, przecież ja znam Pawła. I wiesz, od razu... Znam tą twarz, nie? Znam tą twarz! Twoja twarz brzmi znajomo. I tak było, tak, od razu... Słuchaj... Tak, i od razu była taka, wiesz, mega fajna energia, mega flow. I już w samolocie zaczęliśmy gadać, że wy powiedzieliście, bo leciałeś z Tomkiem Matyką, bo kręciście teledysk Say My Name, z Quattro. I przygadaliśmy całą drogę w samolocie, nawet nie wiem, kiedy to w ogóle minęło, że ja też chętnie wbijam się w ten projekt. I tak było.
Dokładnie. Wbiłam dokładnie, się, dokładnie, słuchajcie, no, tak było. To było bardzo spontaniczne, bo żeśmy też tak polecieli na Maltę. Jak tak często w sumie nagrywam też teledyski z Tomkiem. Mówię, dawaj, lecimy. Tam są fajne widoki, można polecieć. Akurat miałem możliwość między koncertami. No i tak właśnie los chciał, żeśmy się spotkali. Za to ci też w sumie bardzo dziękuję, no bo dużo nam pomogliście i ty, i Robert z tym klipem, no bo gdyby nie wy, to nie byłoby tych ujęć. Albo gdzieś by były, ale nie byłyby takie, jak powinny. Więc no, ten klip bardzo ładnie wygląda. Mnie się ten klip bardzo podoba. Troszkę żałuję, że jakby utwór mocno nie poszedł, jakby w radiach czy w telewizji, ale mam nadzieję, bo często tak jest, że takie utwory jeszcze się obronią, więc jest wszystko pięknie, teledysk wygląda fajnie, utwór według mnie jest spoko, więc no, super produkcja po prostu wyszła i z tego spontanu wyszło coś niesamowitego. A pamiętasz, jak jechałam samochodem, Robert, co tak strasznie coś źle słyszę? I pod górkę jechałam. I, bo nie wiem, czy kochani, na Malcie jest lewostronny ruch. I jechałam pod górkę, jakoś nie wiem, czy nie potrafiłam, czy coś coś. Czy znaczy, jeszcze wtedy uczyłaś się jazdy tym... Nie mów tego na głos. Nie to, że uczyłam się jazdy samochodem, tylko po prostu uczyłam się tego samochodu jazdy tym samochodem. Tym samochodem. I pamiętam, że naprawdę myśmy jechali do chyba tego... Jezus. Tam koło wioski Popeja, coś takiego. Tak, Popeye Village. I ja ci tego nie mówiłam. I słuchaj, tam było tak mega stromo, ja się tak wystraszyłam. Spaliłaś sprzęgło. Nie spaliłam, ale mogło tak być. Ale chłopaki mnie uratowali. Udało się. Paweł, powiedz mi, jakie są twoje nowe plany na... Wiadomo, że dla artystów jest teraz taki czas fatalny, bo nie ma koncertów, produkcje są wstrzymane wszelakie, są bardzo złe prognozy, nie wiadomo co będzie. Jak ty w ogóle ogarniasz tą kwarantannę i pewnie też cię trochę załamka łapie, nie? No bo kurczę, no to jednak my z tego żyjemy. Najgorsze jest to, że faktycznie ten sezon koncertowy, plenerowy przede wszystkim zapowiadał nam się bardzo pięknie, bo no, nie muszę ukrywać, mieliśmy na moment chyba w samym marcu sprzedane 32 plenery, także bardzo fajne imprezy różnego rodzaju. No i duże imprezy, juvenalia, jakieś tam imprezy telewizyjne, więc to wszystko, no tak jak mówisz, raczej się to nie odbędzie, bo są prognozy takie, że albo to będzie przekładane za rok, no miejmy nadzieję chociaż tyle. Albo to może gdzieś się odbędzie, jakieś tam juvenaliowe imprezy gdzieś, może w październiku, w listopadzie, w halach albo w klubach, no bo wtedy może pozwolą na to. Ale no to są takie, no, takie nadzieje, no a może być tak, że nikt nie wie tak naprawdę, co się wydarzy jutro, za tydzień, za miesiąc, nawet i podejrzewam rząd w tym momencie. A jakie są najbliższe plany moje? No teraz to plan mam taki, żeby pomalować płot. Później mam nadzieję, że przytnę trochę tuje, które rosną. Także no, takie są plany. I uczę się gry na gitarze od jakiegoś czasu. Cool. Trochę mi to idzie słabo, ale się wziąłem za to, bo jak wspomniałeś wcześniej, w szkole muzycznej trochę brzdąkałem, bo wtedy jakoś tak łatwiej było. Paluchy ale, pewnie no właśnie, bolą. Paluchy bolą. No już mam tak, że opuszki mnie bolą lewej ręki. Także jest ciężko, ale fajny mam takiego chłopaka, nauczyciela online. Więc pokazuje mi to wszystko. Plusem jest to, że faktycznie tą muzykę jakby trochę, wiesz, znam, wiem o co chodzi, więc jakoś tak to dociera do mnie. No wiesz, no z tymi trzema brzdącami tak samo w domu, no bywa różnie, bo żeby coś zrobić, nagrać, albo jakiś pomysł, ktoś mnie prosi, słuchaj, tam wymyśl jakąś melodię, może coś, ja mówię, no tak, idę sobie na górę, Marta, tam żona mówi, no dobra, to idź. No i tak po 15 minutach, tata, co robisz? A ta, coś tam, a tato, a tu już krzyk jakiś, ja mówię, no tak, już porobione. Więc może wiesz, jak troszeczkę się to uspokoi, ta sytuacja jeszcze bardziej, to no, będę raz na jakiś czas pewnie do studia wyjeżdżał tam na dzień, dwa i sobie posiedzę po prostu konkretnie. No i wykorzystam ten chociaż czas na jakieś tam produkcje zaległe czy jakieś dema. No, no coś trzeba twórczego robić. I tak na koniec, słuchaj, chciałam się ciebie zapytać, bo miałeś przygodę z filmem, pracowałeś w produkcji filmowej. Powiedz nam o tym coś. Znaczy ja wiem, bo mi powiedziałeś, ale ja bym wolała, żebyś powiedział to ty. Tak, no miałem dużo nawet filmów jako kierownik produkcji, realizator dźwięku zrobiłem. Pracowałem w filmach dokumentalnych przede wszystkim, które robiliśmy dla Telewizji Polskiej, nie tylko. Akurat z Piotrem Wejhertem, Mirosławem Chojeckim, którzy mają już taką no, dosyć znaną grupę filmową Media Kontakt. Tak samo są to filmy o znanych na przykład malarzach, twórcach jakichś tam awangardy, czy tam konceptualistach, jak Robakowski, czy coś takiego. Więc tych filmów trochę narobiłem się w życiu. No i dzięki temu trochę też zwiedziłem świata. To też było bardzo fajne. Nie ukrywam, że trochę za tym tęsknię, bo chciałem nawet tak robić. Był taki moment, że przychodziłem tam
raz na tydzień przyjeżdżałem tam do pracy, pomagałem im. No ale jednak nawet sam ten Piotr Wejchert mówi, słuchaj, idzie ci ta muzyka, skup się teraz na tym, to jest twój moment, twój czas. Daj sobie spokój, bo nie masz do tego głowy. Jak będziesz chciał, to przyjedź, zadzwoń do nas i z chęcią, wiesz, tutaj jak będziemy mieli i cały czas moce przerobowe będziesz chciał, to przyjeżdżaj. Więc faktycznie skupiłem się na tej muzyce, ale to były naprawdę fajne rzeczy, bo i w Izraelu byłem, i gdzieś tam za granicą byliśmy, wiesz, różne Francja, Hiszpania, no cała Europa prawie podjeżdża. O, robiliśmy bardzo fajny film dokumentalny, którym reżyserem była Katarzyna Kościelak. Ja akurat byłem właśnie też kierownikiem produkcji, realizatorem dźwięku. To był film Bart o Jacku Kaczmarskim, na przykład film dokumentalny, bardzo, bardzo fajny film. Także z chęcią polecam, jak lubicie filmy dokumentalne. Ja uwielbiam film dokumentalny. Ja nie zasnę, zresztą mąż jest świadkiem. Tak. Nie zasnę, dopóki nie obejrzę filmu dokumentalnego. Znaczy, czasami jak idzie pierwsza spać do łóżka, jeszcze coś tam sobie ogląda, nie, jakiś Netflix czy coś, no i słyszę, że tam ogląda jakiś film dokumentalny. Potem ja wracam, a ta już śpi, ale film dokumentalny nadal leci. Słuchaj, to takich rzeczy się nie mówi. No ale to cały czas, to, a jak, no tak jest, ała. Ale oglądam... Teraz jest fajne, to może Robert, ty lubiłeś koszykówkę czasami oglądać? No lubiłem, no. No teraz fajny jest właśnie na Netflixie ten serial Ostatni Taniec, The Last Dance, o Chicago Bulls. Bardzo fajny. O. Usiadłem, obejrzałem dwa odcinki wczoraj i naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony. Pokazane jest to od innej strony. Mega. Także polecam ci, jakby ktoś fanom sportu, koszykówki, jak nie możecie wyjść tak. pograć, także możecie sobie obejrzeć. The Last Dance, Ostatni Taniec. Na Netflixie właśnie. No to great. Pablo, czego ci mogę życzyć? Oczywiście życzę ci na pewno tego, co sobie i wszystkim nam wokół, żeby to wszystko się szybko skończyło, żebyśmy mogli wrócić do pracy, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Ty, słuchaj, ty te swoje fantastyczne tuje tam przycinaj. Ja przytnę męża, bo Ej, ty masz swój ogródek tutaj, o tu. Ma swój ogródek. Zresztą Paweł, byłeś na tarasie, to wiesz. No. Tak. Ale męż, ja męża przytnę, pieski przytnę. Tak, nie, ostatnio tak trochę przycinam te nasze psy, tak niekoniecznie... Nie, no ale słuchajcie, no tragedii nie ma. Zosia się może... Nie widać. Zosia będzie się bała. Ale jak nie na pewno... Widać. Słuchajcie, jak obecny męża, męża będzie widać. jak przyjdzie w czapce, bo od bejsbola, to znaczy, słuchajcie, że jest źle. Paweł, dziękuję ci, kochany, za dzisiaj. Mam nadzieję, do zobaczenia. Może nasze szlaki się znowu kiedyś przetną i czego sobie bardzo życzę. Pozdrów swoje maluchy, pozdrów swoją żonę. Całujemy jeszcze raz z Malty i mam nadzieję, że nas można w Malcie też przyjedziesz kiedyś odwiedzić. Koniecznie. Z chęcią. Nawet był taki plan, że w tym roku mieliśmy się wybrać na Maltę, bo raz kiedyś byliśmy z żoną, ale sami mówię, w tym roku może pojedziemy właśnie z dzieciakami, no ale niestety trzeba będzie chyba plany przełożyć za rok. I tak samo ja może dziękuję tak za rozmowę i fajnie i mam nadzieję, że faktycznie zobaczymy się niedługo. Pa, pa. Całuję, cześć. Pa, heja. Cześć.